Następnie projekt w sprawie zbycia działki 252 przez 5 aby 19 to drugie złożone przez złożone przez ulicy Przewóz. Projekt Komisji Infrastruktury pisze pani Barbara Głoska. Więc wydział skargu powołujący na opinię Biura Planowania Przestrzennego zasugerował, że przedmiotowa działka powinna być, że tak powiem, rozdzielona na, jako dopełniająca do poszczególnych przylegających do tej działki tak, dorzucająca do poszczególnych działek na obszarze mniej więcej zbliżonym do kwadratu, a ta działka przychodzi prawie po trzykątnik. I komisja zaopiniowała negatywnie, uważa na to, że łączy ona ulicę Przewóz i Przewóz z Lipską. Z Lipską i po prostu służy jako ciąg pieszy. No i tyle. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę. Czy zmieniłby to uzasadnienie, bo na dzień dzisiejszy nie służy pani Basiu jako ciąg pieszy. W tym ciągu chodzi się bezpośrednio na rury. Natomiast fakt jest taki, że składaliśmy się w momencie, kiedy już składano uwagi do miejscowego planu leśniska. Literalnie tą działkę wyznaczyliśmy i zasugerowaliśmy już wtedy na etapie planowania przestrzennego, żeby ona została przeznaczona właśnie na ciąg pieszy łączący ulicę Przewóz z ulicą Lipską. Jestem jak najbardziej za tą negatywną opinią. Z tym, że mówię, nie pisałbym, że jest ciąg, że tam dzisiaj to służy, że obecnie służy do przejścia, bo za chwilę urzędnicy z biura planowania przestrzennego. Proszę napisać, że stanowi rezerwę pod ciąg pieszy. Słowo rezerwa jest. No i wie pana, ja się też dziwię, że biuro planowania właśnie zaopiniowano posyp w niezbycie tej działki. No więc gdzie czy jest... była pani Basiu w uchwale, którą składaliśmy w tamtej kadencji? Literalnie zaznaczony numer tej działki z tym przeznaczeniem nie uwzględniono tego w planie, natomiast stwierdzono, że oczywiście jak najbardziej plan dopuszcza, żeby to był ciąg pieszy. Czekamy na poprawkę. Słowo rezerwa, jakby się rezerwa będzie stanowić rezerwę ciągu pieszego w przyszłości. Nie? Rezerwę dla ciągu pieszego. To jest drugi numer? 52 przez 5 to będzie uzasadnienie. Nie, nie ma uzasadnienia. To jest uzasadnienie. No to jest uzasadnienie bez numeru działki. A pan się pytał o numer działki. Pan się pytał o numer uchwały, ale doszedł. Uchwały. Co pan przyczyniał? Proszę. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Proszę Państwa, płynęła poprawka w uzasadnieniu opisać stanowi rezerwę pod ciąg pieszy. Czy ktoś jeszcze ma jakieś poprawki? Albo winni, nie? To proszę napisać, panie Basiu, nie będziemy robić zbiorowego. Ale on stanowi, bo teraz jest rezerwa, jest teren niezagospodarowany, czyli on stanowi rezerwę. A winien stanowić, to znaczy, że przyszłość. On teraz stanowi, jest dobrze, panie Basiu. Czy ktoś pisze poprawkę? Nie. Proszę Państwa, głosujemy. Ktoś z Państwa radny nie zaczął się poprawki pana Jacka Bednasza, że mu zadajemy dopisać słowa stanowi rezerwę pod ciąg pieszy. To jest tak.
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za 0, przeciw, wstrzymujących się zabrała. Trzeba poprawkę do druku nr 22. I teraz, Pani Basiu, głosujemy uchwałę wraz z piątą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z piątą poprawką? Do druku nr 22. 17. Dziękuję, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, stwierdzam, że trzeba uchwałę według druku nr 22.